Ełckie zabytki zyskają dawny blask. To za sprawą dofinansowania z ełckiego ratusza na ich remont rozstrzygnięto właśnie konkurs i przyznano 4 dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane. Otrzymały je 2 wspólnoty mieszkaniowe, Wyższe Seminarium Duchowne i Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Wełku. Najwięcej, bo aż 122 tysiące złotych otrzyma wspólnota mieszkaniowa na remont kamienicy przy ulicy Armii Krajowej 25. Poprzez dofinansowanie tego typu przedsięwzięć miasto staje się coraz bardziej atrakcyjne, mówi Tomasz Andrukiewicz, prezydent Wełku. Na budynki mieszkalne przeznaczyliśmy łącznie kwotę 200 tysięcy złotych, 122 tysiące na budynek przy ulicy Armii Krajowej 25. Dodam tylko, że jest to kolejny budynek, który jest realizowany przy tej ulicy. W tamtym roku mieliśmy budynek 23, teraz 25 i budynek naprzeciwko Parku Solidarności, w którym mieści się między innymi księgarnia, otrzyma kwotę 73 tysięcy złotych. Za te pieniądze, które są tylko częścią wkładu, ponieważ trzeba posiadać wkład własny finansowy, zostaną zmodernizowane elewacje i dzięki temu część naszego miasta znowu będzie piękniejsza, lepsza i przywracamy dzięki temu blask kamienicy. Za kwotę ponad 43 tysięcy złotych Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów wymieni pokryciem dachu, a Wyższe Seminarium Duchowne za 45 tysięcy wykona remont elewacji budynku.